Dzień dobry Państwu. Witamy na spotkaniu dyskusyjnym Klubu Filozofuj. Spotkanie poświęcone jest tematowi trafu moralnego. Gości nas dzisiaj Kafe Oficyna w Gdańsku, która jest współorganizatorem wydarzenia. Witam naszych prelegentów. Pan dr Paweł Pijas, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor książki Etyka i Kontyngencja Bernarda Williamsa, projekt etyki antyteoretycznej. Witam również pana Wojciecha Jankowskiego, magistra, absolwenta prawa i filozofii na Uniwersytecie Gdańskim, asystenta w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aplikanta adwokackiego, mediatora. Ja nazywam się Paweł Sikora i będę moderował dzisiejszą dyskusję. Jestem współpracownikiem redakcji czasopisma Filozofuj. Zwycięzcy konkursu Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwa Edukacji i Nauki, popularyzator nauki 2020 w kategorii media. Nasz dwumiesięcznik, jak być może część z Państwa wie, jest jedynym periodykiem popularno-filozoficznym w Polsce. Czasopismo ma formułę magazynową, a więc bogato ilustrowaną, a treści prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny. Dbamy przy tym, by teksty pozostawały na najwyższym światowym poziomie. Wśród autorów mamy najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów. Magazyn wydajemy w dwóch wersjach, elektronicznej, dostępnej bezpłatnie na naszym portalu filozofuj.eu oraz w wersji papierowej, która jest dostępna m.in. w sieci Empik, a także dzisiaj na miejscu. Po dyskusji będzie możliwość zakupienia egzemplarzy w promocyjnej cenie. Spotkanie o trafie moralnym wpisuje się w tradycję spotkań Klubu Filozofuj. Od początku naszej działalności organizujemy bowiem w całej Polsce publiczne debaty dotyczące fundamentalnych kwestii, które od początków ludzkości frapowały człowieka albo pojawiły się niedawno dzięki postępowi techniki. Podejmowany dziś temat trafu moralnego dotyczy wpływu różnych niekontrolowanych czynników na ocenę moralną podejmowanych przez człowieka działań. Problem trafu moralnego staje się szczególnie trudny, gdy okoliczności stają się dramatyczne. Na przykład w sytuacji wojny lub innych katastrof. Obecnie żyjemy właśnie w takich trudnych, można powiedzieć, że dramatycznych czasach. Stąd pytania dotyczące znaczenia trafu w moralności są szczególnie aktualne. Zgodnie z tradycją w pierwszej części, a więc przez pierwszą godzinę, na pytania odpowiadać będą nasi goście. Natomiast w drugiej części głos oddamy też Państwu, będzie można zadawać pytania prelegentom. Nasze dzisiejsze spotkanie zostało objęte patronatem honorowym prezydent miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Partnerem spotkania jest też Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Fundacja Kultury Ponad Kulturą, Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, Koło Naukowe Filozofów Uniwersytetu Gdańskiego, Radio Mors oraz oficjalny portal miasta Gdańska www.gdańsk.pl. Dzisiejsze spotkanie jest też drugim z trzech majowych debat organizowanych przez Filozofuj. Na trzecią, podejmującą temat nadziei, zapraszamy 18 maja do Lublina. Kończąc tę część wstępną, chciałbym zaprosić do wypowiedzi naszych gości. Może na początek kilka słów wstępu, wprowadzenia na temat samego pojęcia trafu moralnego. Panie doktorze. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, jak blisko to trzymać. Taki żart mi przyszedł po drodze, że patronów spotkania jest więcej niż uczestników chyba, ale to tak się zdarza. Proszę Państwa, więc to pojęcie trafu moralnego chciałbym może na początku przybliżyć. Nie wiem, czy tu drugi współdyskutant, myślę, że zgodzi się, że to byłby taki dobry sposób zaczęcia tej rozmowy. I w taki najprostszy sposób, żeby je przybliżyć, to na początku może najogólniejsze tło, które by nam się przydało. Ono wygląda tak, że my w licznych praktykach społecznych, tak, przypisujemy innym ludziom odpowiedzialność. Tak, odpowiedzialność, czyli no, zakładamy, że mają jakąś kontrolę nad tym, co robią i że mogą być pociągani do tej odpowiedzialności. I to są liczne dziedziny życia społecznego, tak?
prawo jest taką dziedziną, na pewno, kolega się zgodzi, ale na przykład spojrzenie z punktu widzenia teologii moralnej to samo, tak? W jakimś sensie w wymianie dóbr też przypisujemy sobie nawzajem odpowiedzialność za swoje działania, tak? Teraz, czy my mamy do tego odpowiednie podstawy, to ja nie wiem. To jest oczywiście stary problem, bardzo poważny problem, czy jesteśmy rzeczywiście istotami wolnymi i w związku z tym, czy możemy być pociągani do odpowiedzialności, czy nie. No może będzie okazja, żeby parę słów na ten temat powiedzieć, ale to chciałbym zostawić, dlatego że zobaczcie Państwo, niezależnie od tego, co my możemy myśleć, tak? Czy taka teza deterministyczna jest prawdziwa, czy nie, to i tak w tych praktykach społecznych my wszyscy zakładamy, że jesteśmy wolni i odpowiedzialni, tak? Niezależnie od tego, jaka jest, powiedzmy, obiektywna prawda na ten temat. Więc to jest taki pierwszy punkt tego wprowadzenia i teraz punkt drugi. Proszę Państwa, no wydaje się, że zależnie od tej odpowiedzialności, tak, czy w łączności z tą odpowiedzialnością, my w niektórych dziedzinach życia społecznego, jak mówiłem, oceniamy innych za ich działania, tak? Że na przykład nierozsądnie dysponujesz pieniędzmi, tak? Zrobiłeś coś obrzydliwego i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak mówi jeden z ważnych współczesnych filozofów, Thomas Nagel, no my tutaj przyjmujemy być może nieświadomie taką zasadę, którą można określić jako zasada kontroli, tak? I ona by polegała na tym, że ocenie podlega to, co rzeczywiście jest w tym polu odpowiedzialności osoby, której działanie jest oceniane. Okay? Na razie takie bardzo zdroworozsądkowe idee, bez większych komplikacji, no i teraz traf moralny. No więc we współczesnej etyce w dyskusjach zauważono, że my mamy taką skłonność, żeby relatywizować, tak, relatywizować te nasze oceny ludzkich działań, mimo że w świetle tej zasady kontroli, którą wszyscy mniej lub bardziej świadomie przyjmujemy w myśleniu, te działania są identyczne, tak, są identyczne. No i tutaj może jeszcze, jak już jestem przy Nagelu, to pewne przykłady Nagela podam, żeby to Państwu rozjaśnić, tak. Taki mi przykład przychodzi, trochę nawiązujący do Nagela. Mamy dowódców naszych powstań polskich, tak? I ponieważ no, one były w większości swojej nieudane, to my ich obarczamy pewną odpowiedzialnością za to, co się stało, tak? Mamy do tej pory gorącą dosyć dyskusję na temat Powstania Warszawskiego. Teraz możemy sobie wyobrazić łatwo sytuację, że te powstania się powiodły. I wtedy nasze oceny byłyby diametralnie różne, prawda? Byśmy nie traktowali tych ludzi jako no, być może takich, którzy szafują tą krwią narodu i tak dalej, narażają ludzi na śmierć, ale jako bohaterów narodowych. Teraz jest w tym pewna kontrowersja, tak? Przykłady Nagela jeszcze przytoczę, one by były takie. Możemy sobie wyobrazić na przykład dwóch kierowców, którzy tak samo zawinili, ponieważ nie zadbali o stan techniczny swojego samochodu, tak? No nie dopełnili jakichś badań okresowych i tak dalej. I teraz to jest w polu ich odpowiedzialności, tak? Czyli obaj, można powiedzieć, tą samą winę ponieśli. Natomiast tylko jednemu z nich się przydarza wypadek, nie? Czyli akurat dziecko wbiega na drogę, dziecko traci życie i teraz mimo, że z perspektywy tej zasady kontroli działania się wydają identyczne, tak? Obaj dokonali pewnego zaniedbania, powinni byli zadbać o stan techniczny samochodu, hamulec nie zadziałał, prawda, doszło do wypadku. W jednym przypadku, w drugim nie doszło do tego wypadku. I my będziemy właśnie skłonni potępić tego kierowcę, któremu się wypadek przydarzył, a temu drugiemu, no, byśmy powiedzieli, no dobrze, że się nic nie stało, prawda? Natomiast oni de facto odpowiadają za takie same działanie. Nie? Inny przykład ciekawy, który Nagel podaje, dotyczyłby Niemca, jak takiego historycznego, no, który gdyby został w kraju, no to pewnie by dołączył do reżimu nazistowskiego i współuczestniczył w tych różnych zbrodniach, które ten reżim ma na koncie, ale możemy sobie pomyśleć, że ten sam człowiek wyjechał do Argentyny nieco wcześniej za pracą. Tak? I znowu mamy jakby decyzyjnie po stronie tego człowieka mamy takie same działanie, no ale coś powoduje, co się wydarza, co jest poza kontrolą tego człowieka, że nasza ocena podlega zmianie.
Tak? Czyli jeszcze raz, działania wydają się identyczne pod kątem tego, za co podmiot odpowiada, za co ten człowiek odpowiada, który podejmuje pewną decyzję. Natomiast my sami jesteśmy skłonni te działania oceniać odmiennie. Tak? I teraz jaki tu jest problem? No, zaczynamy się zastanawiać, co jest tą zasadą kontroli, tak? Czy rzeczywiście ona jest sensowna. Tak by może wstęp do tego problemu trafu mógł wyglądać. Panie Wojciechu, chce pan coś dodać jeszcze? Znaczy, to ja bym chyba pociągnął tego Nigela do końca, bo myślę, że możliwe, że będziemy operowali tymi trafami różnymi, bo on ten pierwszy rodzaj trafu nazywa właśnie trafem rezultatu, czyli popełniamy dwie jednostki, a kierowca pechowy, kierowca szczęśliwy popełniają ten sam czyn, ale jest zupełnie inny rezultat tego czynu. A w tym drugim przy wypadku byśmy mówili o trafie okoliczności, czyli te okoliczności wpłynęły na to, czy czyn w ogóle został popełniony, i Nigel właśnie to nazywa trafem okoliczności. On jeszcze wyróżnia traf konstytutywny i traf kauzalny, z tego co pamiętam. I traf konstytutywny w ogóle opiera się na tym, na przykład jakie jest ukształtowanie charakterologiczne danej osoby, czyli na przykład mamy dwóch terrorystów potencjalnych, którzy chcą podłożyć pod budynek rządowy bombę. Jednemu to się udaje, a drugi w ostatnim momencie się przestraszył, ponieważ z natury jest strachliwy i tej bomby nie podłożył, mimo że też miał taki zamiar. I w związku z tym ten strach jakby sprawił, że on tego czynu nie dokonał. Na strach, jakby to, czy jesteśmy strachliwi, czy nie, czy mamy tego cechę, też pozostaje poza naszą kontrolą. Natomiast ten traf kauzalny no już bezpośrednio dotyka kwestii determinizmu, istnienia wolnej woli i tego, czy w ogóle to, że coś sądzimy, że mamy jakiś zamiar, w jakikolwiek sposób zależy od nas, czy też jest zdeterminowane, ale to myślę przy trzecim pytaniu, zdaje się, to dokładnie jeszcze rozważymy. Więc traf rezultatu, traf okoliczności, traf konstytutywny i traf kauzalny. Tak, dziękuję. Do tego ciekawego zagadnienia trafu konstytutywnego my wrócimy jeszcze. Może na początek zastanówmy się, czy w obliczu tego, co zostało powiedziane, jakie w takim razie są wyjścia? Czy można powiedzieć, że istnieje jakaś odpowiedzialność moralna za coś, co od nas nie zależy? Jakie tutaj są możliwości? To może ja mam mikrofon. Tak, proszę. W sensie to jest to pierwsze pytanie, rozumiem, tak? Bo to może jeszcze właśnie w kontekście uszczegółowienia, często do tej debaty o trafie moralnym podchodzi się jak do paradoksu, że mamy do czynienia z paradoksem trafu moralnego, w tym sensie, że z jednej strony właśnie zakładamy zasadę kontroli przy naszych ocenach moralnych, a z drugiej strony zakładamy istnienie trafu, czyli to, że rzeczywiście te czynniki poza kontrolą mają ostatecznie wpływ na naszą ocenę. I teraz pytanie, jakby z tego paradoksu wyjść. No i albo tak teoretycznie odrzucamy zasadę kontroli, albo odrzucamy traf, albo próbujemy znaleźć jakieś inne rozwiązanie, na przykład, nie wiem, błąd językowy, czy uznanie, że to jest jakby ten paradoks tak naprawdę nie jest realnym paradoksem. W związku z tym no moją taką odpowiedzią byłaby ta trzecia, czyli zasada kontroli tak, ale w pewnych przypadkach trafu, znaczy w pewnych tych kazusach, które podaliśmy, natomiast no, ona nie ma charakteru absolutnego, czyli możemy i nie możemy być odpowiedzialni za rzeczy pozostające poza naszą kontrolą. W takim razie poproszę jeszcze pana doktora. Czy możemy powiedzieć, że moralność jest wolna od przygodności w takim razie? Czy to pojęcie przygodności chyba też by wypadało jakoś rozjaśnić, tak? No, czyli przygodne w tym działaniu, czy to, co by było tutaj tym trafem, czy można by powiedzieć fartem, czy szczęściem bądź nieszczęściem, tak? Czy są po prostu te fakty, które się wydarzają poza naszą kontrolą, a jakoś się z tym naszym działaniem łączą. Ja może bym na taką kwestię historyczną, czy quasi-historyczną zwrócił uwagę, to znaczy, no my operujemy, tak jak Państwu też sugerowałem, gdzieś chyba zakładamy w wielu naszych praktykach społecznych istnienie wolności,
I teraz pytanie, jak radykalnie tę wolność rozumiemy, tak? Znaczy, no, możemy bardzo radykalnie i wtedy możemy pomyśleć o tym w ten sposób, że wolni jesteśmy tylko wtedy, kiedy no, mielibyśmy taką zupełną władzę nad rzeczywistością i wszystkimi konsekwencjami naszych czynów, prawda? Czy można by powiedzieć, że bylibyśmy pewnymi takimi duchami unoszącymi się ponad tym światem, ale problem polega na tym, że my jesteśmy tutaj, jesteśmy z krwi i kości i tę naszą wolność czy doświadczenie wolności wiele bardzo różnych czynników ogranicza, nie? Czy mógłby pan jeszcze tą końcówkę pytania albo powtórzyć pytanie, bo tak. to jest jako tło, tak, tej odpowiedzi. Tak, oczywiście. Czy moralność jest wolna od trafu, tak? Tak, czy moralność jest wolna od trafu oraz w obliczu tego, co wcześniej zostało powiedziane, czy możemy jakąś odpowiedzialność moralną ponosić za to, co przecież kompletnie od nas nie zależy? Ja może na razie zobaczymy, jak to wyjdzie, odpowiem na to pierwsze pytanie i zobaczymy potem, co z tym drugim. Proszę Państwa, to jest ciekawy wątek w etyce i myślę też, że w naszych intuicjach, to znaczy, jeżeli tak roboczo, zupełnie bez pretensji posłużymy się taką kategorią jak moralne dobro, tak? Możemy zadać następujące pytanie, czy lepsze jest działanie, które wymaga wysiłku, czy takie, które się dzieje spontanicznie? Nie? Czy na przykład mamy kogoś, kto ma bardzo złe pochodzenie, tak? Wiele traumatycznych przeżyć z dzieciństwa, musi się bardzo wysilić, żeby być dobrym, nie? Żeby się na przykład uczciwie, zgodnie z prawem zachowywać i tak dalej. To jest jeden możliwy punkt widzenia i są filozofowie, którzy tak właśnie by myśleli, tak? Wydaje się, że Kant właśnie tak myślał, nie? Czy ten wysiłek, moja własna decyzja, to tylko to by było realnym dobrem moralnym. Ale można to patrzeć inaczej, trochę tak w duchu starożytnym, że dobre działanie często będzie takim, które się komuś spontanicznie wydarza, bo on jest dobry. Jest na przykład dzieckiem, nad którego wychowaniem no, spędzono tak, długie godziny, żeby ukształtować tego człowieka według jakiegoś poważnego wzorca moralnego. Nie? I zobaczcie, że tutaj jest bardzo duże napięcie. Nie? Czy dobro może być spontaniczne, czy ma wymagać wysiłku? Otóż mi bliższy jest ten pogląd drugi, dlatego ja nie boję się powiedzieć, że moralność jest od trafu zależna, czy od tego farta, można powiedzieć, tak? Od tych przygodnych czynników, które są poza naszą kontrolą. I to jest być może smutny fakt po prostu na temat tego, jakimi jesteśmy istotami, tak? To, czy ja mam pewne cechy charakteru, które są oceniane jako zalety moralne, bardzo często no, to będzie poza moją kontrolą, tak? Bo to jest na przykład skutek tego, czy moi rodzice włożyli odpowiednio dużo wysiłku w to, żeby mnie ukształtować tak, a tak. Nie? Także no, taka by była odpowiedź na to pytanie o wpływ przygodności. Czyli dopytując, dobrze rozumiem, że na przykład ktoś, kto miał w takim razie pecha życiowego i wychował się w rodzinie, w której właśnie te wartości były na bardzo niskim poziomie. Czy należy to rozumieć w takim razie, że odpowiedzialność tej osoby za czyny, które będą wynikiem takich wartości, że odpowiedzialność jest dokładnie taka sama jak kogoś, kto ten start w cudzysłowie miał dużo lepszy, naszym zdaniem? Znaczy, ja tutaj nie do końca jeszcze mówiłem o odpowiedzialności, mówiłem o dobru, tak, o dobru, okej, okay? Więc to myślę, że jest ważne zastrzeżenie, ale no, myślę, że warto wyartykułować taką myśl bliskiego mi filozofa, bo o nim książkę napisałem. Proszę Państwa, moralność i też to, co jest tą filozoficzną próbą zrozumienia moralności, czyli etyka, to nie jest religia, tak, i w związku z tym nie oferuje człowiekowi zbawienia. Takie są smutne, wydaje mi się, fakty po prostu dotyczące naszego życia w świecie, że niektóre życia są tragiczne, tak, i nieudane. I to nie jest wina tych ludzi, którzy mają takie życie, tak po prostu jest. Nie, nie wiem, czy na przykład no, taki popularny temat, który w wielu kontekstach będzie przychodził teraz nam do głowy, tak, do jakiego stopnia można rosyjskie społeczeństwo winić za to, że popiera taki sposób myślenia, prawda, o innych społeczeństwach, o polityce i tak dalej,
Nie wiem, czy mam dobrą, oczywiście spontanicznie mam ochotę, prawda, nawet złości tą ocenę sformułować, tak, ale no może oni mają po prostu tego pecha, że tam przyszli na świat. Coś do dodania? Znaczy, no tak, właśnie tutaj to jest też problem z tym, co, o co pytamy, kiedy pytamy, czy można winić. Bo ja się zdecydowanie z panem doktorem tutaj zgadzam w kontekście tego, że traf ma znaczenie dla moralności. Tak, tylko no, moim zdaniem ono jest do pewnego stopnia ograniczone. Myślę, że będzie w podobnym momencie, czyli to, że okoliczności, które ukonstytuowały na przykład kogoś i sprawiły, że jest złym człowiekiem, cokolwiek przez to rozumiemy, to, że on nie miał na nie wpływu, to nie znaczy, że nie uznajemy go za złego człowieka. I mi przychodzi do taka analogia na myśl, zastanawiam się, czy ona jest trafna. To, że widzę brzydko namalowany obraz, mnie nie obchodzi, dlaczego on jest brzydko namalowany. Czy to jest dlatego, że jakby ta osoba nie ukończyła szkoły plastycznej, czy mam jakby jej wiek jest młody, albo po prostu nie rozumie, na czym polegają sztuki plastyczne. Mogę ocenić, że ten obraz mi się nie podoba w jakiś sposób, tak? Taka analogia do estetyki pewna. Podobnie widzimy kogoś o, jakby posługując się taką terminologią z etyki cnót, widzimy kogoś o złym moralnym charakterze, tak? I teraz owszem, to jest istotne, dlaczego ten zły moralny charakter, jakby jakie są jego determinanty i tak dalej, ale to nie sprawia, że nie mogę dokonać tej oceny. I to mi się wydaje też jest często problem z właśnie dyskusją o trafie, z pewnym myleniem pojęć, że my mylimy chęć oceny podmiotu z przypisaniem mu odpowiedzialności. Tak, ten kazus dwóch kierowców. Jakbyśmy się zastanowili, no wszyscy tutaj jak jesteśmy robimy rzeczy niejednokrotnie nieodpowiedzialne. Tak, obu przekroczyło 20 km na godzinę, czy tam jak w kazusie pana doktora nie dopełniło jakichś tam obowiązków. To się wydaje do pewnego stopnia naganne, tak, natomiast mamy kompletnie różny rezultat, ale ocena intuicyjnie mimo wszystko wydaje nam się bardzo podobna, tak, tych dwóch podmiotów. Czy odpowiedzialność, na pewno odpowiedzialność prawnokarna jest różna tych dwóch podmiotów, to wiemy, tak, czy odpowiedzialność moralna powinna być różna, co ona miałaby oznaczać, tak na dobrą sprawę, jakby ja czasem się zastanawiam nad tym pytaniem. Konsekwencje ich działań, tak, mogą być różne, też jakby nasze oczekiwania wobec tych podmiotów mogą być różne, ale możliwe, że ocena ich jakby charakterów moralnych moim zdaniem powinna być tożsama i tutaj jestem dosyć mocnym zwolennikiem zasady kontroli, że tutaj jeszcze traf znaczenia nie ma w tym wypadku, natomiast w wypadku właśnie różnicy między bratem Argentyńczykiem, tak, który był wypasał sobie w spokoju krowy gdzieś tam w Argentynie, a tym, który no, dokonywał tych zbrodni w III Rzeszy, no to różnica jest tutaj o tyle istotna, że oni jakby są już innymi obrazami, tak, jeden jakby traf, to właśnie nawet nie okoliczności, tylko już bardziej trochę konstytutywny czy nawet kauzalny, doprowadził do tego, że jeden jest jakby ma dobry charakter moralny, a drugi doprowadził do tego, że ma okropny charakter moralny, bo był pod wpływem propagandy, był wystawiony na, nie wiem, rozkazy swoich przełożonych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc możemy różnicować tę ocenę, ale moim zdaniem w konkretnych przypadkach. Ja może jeszcze, proszę, oczywiście. Jakbym mógł jeszcze dwie rzeczy może dodać. Co do oceny moralnej, bo to jest ważne i tutaj chciałbym być dobrze zrozumiany. Myślę, że nie jeden etyk by się tutaj ze mną zgodził, kiedy chcę powiedzieć, że oceny moralne nigdy nie są ostateczne, tak? Nigdy nie są ostateczne. I znowu to jest to założenie wolności, które w tak wielu miejscach robimy, tak? Czyli z faktu, że ja oceniam negatywnie czyjeś działanie, albo nawet pewną taką tendencję do działań złych, które nazwiemy wadą moralną, tak? Jeszcze nie wynika, że ja go potępiam jako człowieka. Tak? No na przykład w dyskusji nad karą śmierci taki argument się pojawia, że no jeżeli byśmy kogoś skazali na tę karę śmierci, a tutaj nie rozstrzygam oczywiście, czy to jest słuszna kara, czy niesłuszna, to my odbieramy tę wolność człowiekowi, tak? A on się zawsze może zmienić. W związku z tym my zawsze powinniśmy się jednak powstrzymywać przed taką totalną, ostateczną oceną moralną. Oczywiście na gruncie prawa to jest trochę inna sytuacja, bo pewne prawo obowiązuje, tak? I wydaje się, że
powinniśmy za nim postępować, za tym, które obowiązuje. I jeszcze, nie wiem, być może trochę polemicznie do tego, co pan powiedział wcześniej, czyli do tych ocen. No, jeżeli jest tak, że my jesteśmy gotowi oceniać negatywnie tych, którzy są jacyś, ale ze względu na czynniki poza ich kontrolą, tak? Czy na przykład tych Rosjan popierających, jak się wydaje, w swojej, prawda, w większości to, co państwo rosyjskie, armia rosyjska robi w tym momencie. Jeżeli my ich oceniamy, to czy to tak łatwo od tej zasady kontroli rozdzielić? Bo trochę tak pan zasugerował, jakbyśmy potrafili to ładnie uporządkować, tak? Jeżeli my oceniamy, to co my robimy? Czy my wskazujemy na tę odpowiedzialność, czy nie? Bo jeżeli wskazujemy, to wtedy ta zasada kontroli zaczyna się troszkę problematyzować w tej naszej dyskusji, tak? Czy możemy ocenić i jednocześnie powiedzieć, ale ja nie przypisuję tutaj odpowiedzialności, nie? Bo jeżeli tak możemy, bo tego też nie wykluczam, to wtedy wydaje mi się, że pan się musiałby ze mną zgodzić z tą wizją taką arystotelesowską, tak, że niekoniecznie dobrem czy złem jest to, co wymaga tego świadomego wysiłku. Tak? To czasami są te spontaniczne działania, które nam się przydarzają, bo jacyś jesteśmy, tak, bo pewne czynniki nas ukształtowały tak a tak. Także troszkę polemicznie. Znaczy, ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem ten, bo ten no, przypadek z Rosjanami jest dosyć skomplikowany. Pytanie, co podlega w tym momencie ocenie. No, czy ten żołnierz, który dokonuje zbrodni wojennych. Natomiast no właśnie kwestia jest tego, że może kolejne rozróżnienie, którego można by dokonać, czyli odseparowanie oceny czynu i jego skutków od oceny sprawcy i jego charakteru, bo mi się wydaje, że czyn stanowi dla nas pewien dowód na to, jaki jest charakter podmiotu, stanowi papierek lakmusowy, który sprawia, że dzięki niemu my jesteśmy w stanie poznać to, jaki charakter dany podmiot reprezentuje, tak? Natomiast kiedy dokonujemy oceny, wydaje mi się, że dokonujemy ostatecznie oceny podmiotu, znaczy powinniśmy dokonywać oceny podmiotu i w związku z tym w takim wypadku na przykład tego żołnierza no łatwo byłoby ocenić negatywnie, ponieważ jest zdolny do okropnych rzeczy, tak? Więc w tym wypadku tutaj traf jak najbardziej miałby znaczenie. A gdzie byłaby tutaj zasada kontroli w przypadku oceny Rosjan? Nie wiem, tak na dobrą sprawę. To jeszcze jedno krótkie uzupełnienie. Może tak powiem, że jak to filozofowie niekoniecznie mamy dobre odpowiedzi na te pytania, które zadajemy. Czasem jakby dostatecznie wartościowe jest zadanie z samego pytania. Co do tej oceny, to tak nieco klasycznie czy tradycyjnie no mówi się, że ocena moralna może dotyczyć trzech poziomów, tak? Czyli samego konkretnego takiego atomowego działania, tak? Które się w pewnym momencie T1 zdarza, tak? Ktoś zadziałał. Może dotyczyć pewnej tendencji w działaniu, no, którą korzystając, jak pan już wspomniał z tego instrumentarium pojęciowego etyki cnót, można nazwać cnotą czy zaletą moralną, jeżeli byśmy tą tendencję chwalili, albo wadą moralną, jeżeli to by było coś raczej godnego nagany. No i potem oceniamy już całego człowieka, tak? Więc ta nasza ocena no, może dotyczyć któregoś z tych trzech poziomów. Ja wcześniej powiedziałem, że na pewno wydaje się wartościowe powstrzymywanie się przed tym ostatnim poziomem, tak? Bo to jest właśnie to potępianie ostateczne człowieka, do czego wydaje się jakby ani nie mamy prawa, ale ani też nikt z nas nie jest w takiej sytuacji poznawczej, żeby to w pełni, prawda, w uzasadniony sposób zrobić. To ocena gdzieś będzie pomiędzy poziomem pierwszym i drugim, okay? Takie uzupełnienie. Dziękuję. Rzeczywiście nie sposób pozbyć się wrażenia, że nie możemy pozbyć się tego trafu w przypadku wydawania ocen. Słuchając tutaj tej wymiany, zastanawiam się,
mimo wszystko, jakie jest panów zdanie, czy powinniśmy bardziej w tych przypadkach trafu jednak skupiać się na ocenie sprawcy, czy bardziej na ocenie czynu? W sensie, jak panowie uważają, czy bardziej na sprawcę, czy bardziej na czyn ma właśnie wpływ wystąpienie tego czynnika losowego, o którym wspominaliśmy? Proszę. No, czasem ma na sprawcę, czasem ma na czyn i to właśnie moim zdaniem to jest dosyć istotne rozróżnienie. W momencie, kiedy traf ma wpływ na czyn, na jego rezultat, no to powinniśmy się powstrzymać od tej oceny sprawcy i też uważam, że ten traf nie powinien wtedy wpływać na ocenę sprawcy. Natomiast w momencie, kiedy traf ma wpływ na to, na jakby wewnętrzne cechy sprawcy, na to, jaki sprawca jest i w jaki sposób, nie wiem, został wychowany, w jaki sposób, gdzie się urodził, w jakich okolicznościach, kwestie czy to genetyki, czy jego fenotypu i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy ten traf musimy wziąć pod uwagę, tak? Więc myślę, że w ten sposób, no chyba tyle. Znaczy tutaj chyba dużo zależy od takiego naszego podejścia. W etyce są stanowiska, nazywa się je teoriami etycznymi i różne stanowiska będą różny element działania akcentować, tak? Będą takie, które zwracają większą uwagę na samo działanie, czy tak właśnie atomowo, to konkretne działanie w czasie T1, w jakimś tam miejscu, okolicznościach i tak dalej. Są takie, które będą akcentować te trwałe cechy autora działania, tak? Co do tej pierwszej jeszcze tutaj wypowiedzi czy wątku tutaj mojego współdyskutanta, to jeszcze chciałbym do tego wrócić. Tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, ja nie mam osobiście problemów z akceptacją takiego przekonania, że traf na moralność wpływa, tak? I takie jest nasze życie istot z krwi i kości, że podlegamy uwarunkowaniom, na które nie mamy kontroli i niektóre z tych uwarunkowań wpływają na nasze funkcjonowanie moralne, tak? Ja nie wiem, czy w kwestii czynu tak łatwo można sprawę uporządkować. Mam pewien przykład, który chciałbym podać do dyskusji. On nie jest bezpośrednio moralny, ale trochę tę kwestię autorstwa czynu, myślę, no, dotyka tej kwestii, tak? Otóż, proszę Państwa, ja jak byłem trochę młodszy, lubiłem grać w różne gry, takie turniejowe, figurkowe, karciane i tak dalej i no, specyfiką tych gier jest to, że jest tam element losowy, tak? W jakiejś formie, czy to ze względu na to, że jest talia kart, czy że się rzuca kośmi i tak dalej. I jest ten element losowy, ale jednocześnie są turnieje, no, z jakimiś nagrodami, czyli no, wydaje się, że jest coś, co zależy od tych, którzy przystępują do rozgrywki, co może być oceniane, prawda, według miejsca i tak dalej. No i teraz nie jeden raz miałem w takich grach doświadczenie tego typu, że element gry, można to do parteru sprowadzić, konkretnie moje zwycięstwo zależało od tego czynnika losowego, tak? I czynnik losowy był dla mnie pomyślny, okej? I to ja wygrałem. Ja wygrałem, ale poza zasadą kontroli, tak? To ja wygrałem. I wydaje mi się, że w naszym życiu często my tak tę swoją podmiotowość rozumiemy, tak? Zarówno w tym aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym, tak? To znaczy nie wiem, czy to pole naszej podmiotowości, a tak to widzę w twojej wypowiedzi, można ograniczyć do tej przestrzeni moich decyzji, tak? Które są jakoś wynikiem racjonalnego namysłu, tak? Strzeliłem na teście, może na maturze i trafnie strzeliłem. To moja matura, nie? To mój świetny wynik. Chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że no, w kwestii tego wymiaru, kiedy ja odpowiadam za te odpowiedzi, no to jednak nie ma jakiejś zasługi, tak? I to znowu jest element tej naszej budowy jako istot z krwi i kości, że my jesteśmy, trochę metaforycznie powiem, wrośnięci w ten nasz świat, w którym żyjemy, tak? I często nasza podmiotowość będzie właśnie się troszkę
rozszerzała poza tą sferę takich decyzji jednostkowych przy jakimś konkretnym działaniu. Okej, natomiast to, że pan doktor wygrał wtedy fartem, to niekoniecznie musiało znaczyć, że był lepszym graczem, a właśnie wydaje mi się, że przy ocenach to trochę między innymi właśnie o to chodzi, żeby określić, czy ktoś jest dobrym graczem, czy nie. Jeżeli fart zadecydował w głównej mierze, to niekoniecznie powinniśmy go brać pod uwagę. On nam wtedy trochę zaciemnia obraz, który gracz jest lepszy. Jeżeli jesteśmy przy grach, to może ja wtedy bym pokazał wtedy też eksperyment. Tak, każdy w coś gra, znaczy nie wiem, czy jestem w świecie, raczej jakby ten eksperyment myślowy w świecie Lema niż nie wiem, Warhammera bym był w stanie osadzić, ale w sumie trochę pasuje. Bo to jest a propos no, mojego właśnie trochę bardziej radykalnego podejścia do zasady kontroli, jakby gdzieś tam może on jakby uzmysłowi mój tok myślenia, bo wyobraźmy sobie właśnie, że mamy takie maszyny, wielkie maszyny liczące, ale jednoręki bandyta. No, żyjemy w świecie właśnie jakimś, czy to Stanisława Lema, ale trochę pomieszanego właśnie z jakimś wątkiem gore, to w tych maszynach są ludzie. I jakby ta maszyna działa w ten sposób, że w 999 przypadkach na 1000, jakby kiedy pociągnie się za dźwignię, to wypada jakaś nagroda, ale w tym jednym na 1000 ta osoba jest mielona, czy tam ginie, powiedzmy, tak? No i podchodzi uczestnik numer... Działa jakby, wszyscy sobie zdają sprawę, niech będzie nawet dla uproszczenia z działania maszyny. W kontekście trafu prawnego załóżmy, że ona jest zakazana, ale to ewentualnie jeszcze wrócimy do tego. I teraz podchodzi uczestnik numer jeden, pociągnął za dźwignię, wypadła nagroda, baton, tak? Zabrał, ucieszył się, poszedł. Ewentualnie w kontekście trafu prawnego, gdyby stał policjant, dałby mu mandat, bo nie można korzystać, prawda? Podchodzi drugi uczestnik pechowy, pociągnął i usłyszeliśmy zgrzyt, zabił człowieka, tak? Odpowiedzialność karna jest różnicowana, powiedzmy, że to jest oczywiste, bo to jest podobne do obecnego naszego systemu prawnego, tak? Czy powinna być różnicowana ich odpowiedzialność moralna w tym momencie? Trzeba by zapytać, co to jest odpowiedzialność moralna, bo ja może właśnie mam specyficzne intuicje, natomiast czy uważamy, że uczestnik numer jeden jest gorszą osobą od uczestnika numer dwa? Panie doktorze, czy jest? Czy ja nie wiem, czy to jest dobry przykład czegoś, co by podlegało moralnej ocenie. Chciałbym jeszcze, nie wiem, ale być może tutaj pan mi jeszcze wytłumaczy, jakby która część tej sytuacji miałaby podlegać moralnej ocenie. Czy to tak trochę przeczuwam, że może w kontekście jakiejś podjęcia ryzyka, które się kończy moją własną śmiercią, tak? Czy co przez jakieś podobieństwo czy analogię może do samobójstwa, tak? Może tu taki element, bo trochę tego nie czuję. Natomiast jeszcze chcę wrócić, bo nie rozumiem jednego wątku, tak? Z tym przykładem, który wcześniej podałem. Ja wygrywam, tak? W tej grze, tak? I teraz jest takie ciekawe zjawisko ludzi, którzy mają takie doświadczenia gry, że w tego typu rzeczy, to też kart dotyczy i tak dalej, że z jakiegoś powodu dobry gracz często ma fartę, tak? I to jest jakby, tutaj mam trochę kłopot ze zlokalizowaniem pana opinii dotyczących tego, no gdzie tutaj miałby być ten problem, nie? Bo wcześniej pan mówił, że no, skupiamy się na działaniu, tak? A potem w tej odpowiedzi do mojego przykładu przeskoczył pan na poziom oceny, kto jest dobrym graczem, nie? Więc tutaj mam trochę problemy ze zlokalizowaniem tej wypowiedzi, ale jeszcze jeden przykład bym może podał, historyczny, chyba trochę bardziej z moralnością związany. Otóż no, każdy, kto lubi historię, podziwia Aleksandra Wielkiego, nie? Podziwia.
kto trochę lepiej zna historię, no może zauważyć te przygodności, które po kolei, prawda, przy tych wszystkich jego posunięciach politycznych i militarnych decydowały o tym, że odnosił zwycięstwa. Dlaczego my go podziwiamy, nie? Dlaczego? Czy za te działania przemyślane, czy za pewną sumę, tak? Czy za tą tendencję? Na ile on odpowiada za swój własny charakter, skoro był dzieckiem króla, który miał najlepszą edukację na tamte czasy i tak dalej, nie? Nie, ja się oczywiście właśnie kompletnie zgadzam, że podziwiamy Aleksandra Wielkiego, tylko trochę o to mi chodzi, że mieszamy różne rodzaje trafu, bo te przygodności, o których pan doktor powiedział, które wpłynęły na Aleksandra Wielkiego, owszem, to byłby ten traf konstytutywny, traf kauzalny, no one doprowadziły do tego, że był wielkim dowódcą i podziwiamy go za to, że był wielkim dowódcą. I w związku z tym ja tutaj nie mam problemu z tym, że zadziałał traf. Natomiast problem mam w momencie, kiedy ten traf nam nic nie mówi o danej osobie. Bo dlatego dałem ten przykład z graczem 1 i graczem 2, żeby tam uszczegółowić, tam nie było samobójstwa, tam ginęła osoba trzecia zawsze. Że moim zdaniem mylimy oceny, bo mylimy ocenę czynu z oceną osoby, jednocześnie prawdopodobnie często dokonujemy obu i stąd wynikają pewne paradoksy trafu moralnego. Ten przykład jest bezpośrednio analogią do przykładu kierowców, tak? Obaj kierowcy wsiedli do niesprawnego samochodu, tylko jednemu się przydarzył pech. Obaj panowie zagrali w grę, tylko jednej osobie przydarzył się pech. Czy uznamy, że jedna jest gorsza od drugiej, cokolwiek to miałoby znaczyć? Ja uważam, że chyba nie. Albo nie, uważam, że nie, po prostu. To jeszcze tylko w międzyczasie uszczegółowiając, jeżeli dobrze rozumiem, w takim razie powinniśmy, nie powinniśmy zwracać uwagi na konsekwencje, które wynikły z tego czynu. Czy dobrze rozumiem? Ponieważ powinniśmy te dwie osoby ocenić tak samo. One dopuściły się przecież tego samego czynu, ale spotkały je różne konsekwencje. Znowu, to jest oczywiście dosyć mocno problematyczne, bo takie radykalne podejście do zasady kontroli jest trochę kontrfaktyczne z tego względu, że w tych eksperymentach myślowych mamy ten wgląd, tak? Natomiast tutaj wchodzi argument epistemiczny, że niejednokrotnie jest tak, że właśnie ten kierowca, który miał niesprawny samochód, przejechał, a my się o tym nigdy nie dowiedzieliśmy i to, że ta osoba, dziewczynka, ktoś tam wbiegł, pozwoliło nam usmysłowić sobie, że ta osoba się zachowała nieodpowiedzialnie, tak? I jakby ten traf pozwolił nam w ogóle dokonać tej oceny, tak? Więc oczywiście, że w jakichś takich sytuacjach społecznych będziemy go brali pod uwagę, natomiast powinniśmy się zastanowić nad tym, czy niejednokrotnie nasze oceny nie są przesadzone i zastanowić się, czy to, że właśnie doszło do tak okrutnego, bo proszę zobaczyć, z takiej praktyki społecznej, nazwiemy kierowcę, który przekroczył prędkość mocno mordercą, znaczy nazwiemy, nazywa się, tak, mordercą, zabójcą, proponuje się, jeszcze do kary dojdziemy, ale proponuje się niesamowicie jakby duże kary i tak dalej, podczas gdy dosyć lekko ocenia się kolegę, który jakby przekracza tę prędkość w bardzo podobny sposób, tak. No i to jest moim zdaniem w takim wypadku pewną niekonsekwencją. Tak, tu dochodzi jeszcze ten czynnik, w jakiej relacji my pozostajemy z osobą, co do której dokonujemy oceny moralnej, prawda? Tak, panie doktorze, czy jeszcze coś do dodania, a może w odpowiedzi? Znaczy tak, jeżeli chodzi o ocenianie działań ze względu na skutki, to jest taka znana dyskusja z teoriami etycznymi, które w tym modelu konsekwencjalistycznym rozumieją moralność, tak? I czy te skutki powinny być kryterium oceny, ewentualnie do jakiego stopnia? No jeżeli przyjmiemy, że przede wszystkim ze względu na skutki oceniamy, to da się pokazać pewne problemy takiego podejścia, tak? Taki przykład, który lubię studentom podawać, dotyczy tego, nie znam z nazwiska, nieszczęsnego
profesora czy profesorów Akademii Sztuk Pięknych, którzy no, nie wpuścili Adolfa Hitlera na uczelnię, tak? Czy oni odpowiadają za to, że doszło do tych wszystkich zbrodni, za które on odpowiada? Jakby da się na pewnych przykładach pokazać, że to jest bardzo problematyczne, żeby ocena moralna miała dotyczyć tylko skutków, nie? Z drugiej strony wydaje się, że no nie, trudno od tych skutków się całkowicie oderwać w ocenie moralnej, tak? To na przykład w etyce cnoty, kiedy ocena moralna dotyczy przede wszystkim tych sprawności, więc pewnych tendencji w działaniu, tak? Powiemy, że ktoś jest na przykład miłosierny, tak? albo troskliwy, dlatego że on z pewną regularnością podejmuje działania tego typu i to oceniamy moralnie, no to po części ta ocena dotyczy skutku, tak? Czyli on się zachowuje miłosiernie i rzeczywiście to dobro, tak? Jest jakiś skutek i tego dotyczy ocena. Tak, czy człowieka odważnego i inne jeszcze tu cnoty można by wspomnieć, nie? Więc co do tego, czy tylko skutki, to wydaje mi się, że trzeba takie rozsądne podejście zastosować, to znaczy nie tylko skutki, ale między innymi skutki dla oceny moralnej są ważne, tak? Miałbym kłopot z akceptacją takiego punktu widzenia, że no, na przykład tylko intencje, tak? Albo tylko decyzje i tutaj pewnie tak podejrzewam, możemy się różnić, tak? Jeszcze wrócę do tej naszej dyskusji wcześniejszej, czyli tej oceny działania i oceny człowieka, tak? Ja nie mówię, że w tej sytuacji należy przeskakiwać pomiędzy tymi poziomami, tak? No ale mamy na przykład takie sytuacje, że jakieś pojedyncze posunięcia Aleksandra Wielkiego możemy podziwiać, tak? A ono będzie elementem jego życiorysu, czyli jego charakteru, czyli tych tendencji zachowaniowych, tak? I jak rozumiem ciebie, być może błędnie, no, jesteś przekonany, że to działanie pojedyncze jednak można by wyizolować, tak, od tych całości, większych struktur, które tu wchodzą w grę, które możemy oceniać. No tu miałbym wątpliwość. No i jest jeszcze ta kwestia, którą przytoczyłeś, czyli kiedy no, naszemu koledze się zdarza, tak, często jeździć z tą prędkością ponad limit, no ale jest szczęściarzem, nikogo nie potrącił, tak, i my go nie potępiamy, ale w świetle zasady kontroli, z którą ja mam chyba większe problemy od ciebie, powinniśmy. Nie? Powinniśmy, tak? Czyli powinniśmy każdego takiego człowieka, który widzimy, że robi coś, co pewne ryzyko wprowadza, tak? Powinniśmy potępiać tak samo jak tego człowieka, który podjął to ryzyko i nie miał szczęścia, tak? Czy to dziecko biedne wbiegło mu na drogę i je potrącił. To może tyle jeszcze polemicznie. No, proszę. Jasne, bo oczywiście to jest nie do końca możliwe, żeby ocenić tak samo osobę, która spowodowała tragedię, a która nie spowodowała tragedii, no ale to jest no, już trochę w tym momencie kwestia psychologii moralności, tak, że w przypadku, kiedy no, mamy ofiarę, jakby to zdecydowanie wywołuje w nas zupełnie inne, na przykład emocjonalne zaangażowanie w dokonanie takiej oceny i chęć czy to znalezienia kozła ofiarnego, czy wyładowania na kimś, nie wiem, poszukiwania jakiejś metafizycznej sprawiedliwości itd., itd. W związku z tym wiadomo, że jakby ten mój postulat nie, jakby o tyle jest kontrfaktyczny, że ta ocena zawsze będziemy ją różnicować, tak? Ze względu na to, że w jednym wypadku właśnie nie doszło do tragedii, w drugim wypadku do tragedii doszło. Natomiast no, należałoby się zastanowić w tym momencie na chłodno, czy rzeczywiście to różnicowanie ocen powinno być aż tak radykalne tylko ze względu na ten skutek, kiedy postawa dwóch podmiotów, ich, czy też ich charakter moralny, czy cokolwiek innego, były takie same. No i tu teraz jakby nasuwa się też pytanie o konsekwencje, i to jest też w kontekście właśnie odpowiedzialności, czy jakie konsekwencje wyciągamy wobec podmiotu A i wobec podmiotu B. Tutaj ja mam wtedy większy problem niż pan doktor, bo pan doktor jakby nie podchodzi tak radykalnie do zasady kontroli, no bo jeżeli jesteśmy zwolennikami zasady kontroli i uważamy, że podmiot A i B właściwie, no
powinni być ocenieni tak samo albo podobnie, to dlaczego różnicować wobec nich chociażby odpowiedzialność karną, tak? No ale to jest trochę inne pytanie, no bo to jest pytanie o cele kary po prostu i czy one muszą być zbieżne z naszymi poglądami na moralność itd., itd. To możemy potem jeszcze do tego przejść, natomiast dlatego mi tak zależy na tym odróżnieniu odpowiedzialności moralnej, odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności osoby i odpowiedzialności za czyn, bo moim zdaniem to są jednak inne kwestie i rodzą inne pytania, pytania między innymi o konsekwencje. Tak, można jeszcze? Oczywiście. No tu jest jakiś taki ciekawy wątek chyba i różnimy się w zapatrywaniach, więc jeszcze sobie pozwolę pociągnąć. Oczywiście na płaszczyznę prawną nie chciałbym w tej wypowiedzi wchodzić, bo to jest odrębna kwestia i nie czuję się tutaj jakoś szczególnie kompetentny, żeby odpowiedzieć na pytanie, po co jest prawo. Natomiast no właśnie, ta zasada kontroli wydaje się wymaga posługiwania się taką koncepcją podmiotowości, tak, czy właśnie wolności, z którą przynajmniej tyle mogę powiedzieć, że nasza praktyka moralna nie jest zgodna. Tak? I teraz, no mówię, tam gdzieś może w tle jest historycznie taka idea chrześcijańska, że mamy wolną wolę, więc w jakimś sensie nasz duch czy nasza dusza jest, przekracza ten porządek tutaj, no, w którym jesteśmy, w którym żyjemy i możemy się od niego zawsze zdystansować, przynajmniej w wolny sposób chcieć, tak? Takiego działania. Nie wiem, czy byłbyś chętny taką koncepcję podmiotowości przyjmować. Natomiast przynajmniej tyle, myślę, można powiedzieć w kontrze, że jeżeli przyjmujemy taką koncepcję podmiotowości, to my powinniśmy chyba zrewidować te nasze praktyki moralne. I tu jest wątek, który już wypowiedziałem wcześniej, którego byśmy mogli wrócić, czyli ta kwestia, czy jest coś takiego jak dobro bez wysiłku, bo to trochę się zazębia na moje odczucie, tak? Czyli czy my zawsze potrzebujemy tego wyraźnego elementu odpowiedzialności czy decyzyjności, żeby coś chwalić albo żeby coś ganić, nie? Zwolennik zasady kontroli wydaje mi się, no musiałby taką koncepcję mocnej podmiotowości przyjmować, tak? Która też, tak mi się wydaje, jest niezgodna z naszą codzienną praktyką moralną, bo tak jak zresztą powiedziałeś, mamy emocje, czy się, ja tutaj broniąc takiej codziennej praktyki moralnej nie mam na myśli tego, że no, podoba mi się jej taki medialny wymiar na przykład, tak, że się szuka tej krwi, tak, i kogoś koniecznie potępić, kto do takiego wypadku doprowadzi, to nie o to mi chodzi, tak, tylko pytanie jest takie, czy za tą codzienną praktyką moralną no nie stoi pewna racja i czy my czegoś nie tracimy, jeżeli ją porzucamy, nie, bo jak twardo zinterpretujemy zasady kontroli, no to powinniśmy rewidować tę praktykę, tak? Czy nie mów tak, nie powinieneś tak myśleć, nie powinieneś tak oceniać. No i pytanie jest moje, czy tu mamy dostatecznie silne powody, żeby rzeczywiście tak robić. No mi jest bliższe takie spojrzenie, powiedzmy, a la greckie, nie? Gdzie my po prostu akceptujemy, że ta nasza podmiotowość jest zakorzeniona w świecie, gdzie pewne czynniki są poza naszą kontrolą i to jest normalne, tak po prostu jest, tak wygląda ludzkie życie. No. Na przykład mamy bohaterów greckich tragedii, nie, którzy popełniają pewne czyny, no i widać, że ta zasada kontroli tam nie działa, nie? Ale z drugiej strony też widzimy ten dramat, tak? Dramat na przykład, no na przykład Ajaxa, który w szale morduje zwierzęta i potem czuje, że jego honor jest splamiony, on już nie może dłużej żyć, tak, bo ja już nie zasługuję na życie, jeżeli czegoś takiego się dopuści, a nie ma tutaj tej zasady kontroli, nie? Znaczy ona jest uchylona, wydaje się, w tym przypadku. I teraz, czy my rzeczywiście, no popełniamy jakiś błąd, bo chyba tak sugerujesz, jakiś błąd poznawczy, tak, czy może błąd moralny, kiedy my wychodzimy poza zakres tej zasady kontroli, no ja bym chciał usłyszeć takie silne racje, że to jest błąd, tak? Że ta nasza codzienna praktyka moralna jest tutaj wadliwa.
to byłby, bo teraz pan doktor poruszył parę kwestii, jedną z nich była nasza odpowiedź, nasza reakcja na dany czyn, a moim zdaniem to jest jakby trochę inna kwestia w stosunku do oceny, bo nasza reakcja prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie oprzeć się całkowicie na zasadzie kontroli, tak, z tego względu, że ona chociażby będzie jakby w jakiś sposób reaktywna, w jakiś sposób emocjonalna i jakby no nie da się czysto zracjonalizować naszych postaw etycznych, tak, zwłaszcza w kontekście takich reakcji na szybko, tak? Natomiast w kontekście, nie wiem, tworzenia jakichś instytucji społecznych, zastanawiania się nad konsekwencjami różnego rodzaju instytucji społecznych, czy to prawa, czy to różnego rodzaju sankcji rozproszonych, choćby takich jak, nie wiem, właśnie krytyka nad piętnowanie, ostracyzm, no to już możemy sobie na pewne wycofanie się i zastanowienie na chłodno pozwolić, wydaje mi się. I właśnie tutaj można by do pewnego stopnia przynajmniej zrewidować nasze oceny moralne. W kontekście Ajaxa, no to byłoby bardziej problematyczne, bo w kontekście Ajaxa to już byśmy mieli właśnie ten traf konstytutywny, czyli jakby byśmy ocenili, okej, okay, Ajax jest agresywny, wpada w szał, może należy się go bać w związku z tym, co z nim dalej zrobić, tak? I to jest już, i tutaj ten traf na przykład ma wpływ w kontekście tego, nie wiem, czy Ajax jest porywczy, czy nie jest porywczy, tak? Natomiast akurat ten traf w tym momencie już wchodzi na to, jaki jest Ajax, tak? Czyli jakby, a w tych innych wypadkach, o które, że tak powiem, ja się, ja tutaj nie jestem już zwolennikiem zasady kontroli w związku z tym, a przynajmniej, no nie, raczej nie jestem, tak? Natomiast w tych innych wypadkach, tak, wydaje mi się, że tam nie, jakby ta ocena podmiotów powinna być równoważna, tak? I skupialiśmy się już właśnie tylko na tym, jakie są konsekwencje czynu. Jeszcze? Proszę, proszę. To nam się rozwinął jakiś taki zapalny wątek, więc chętnie go jeszcze poeksploatuję trochę. Okej, to znaczy tak, jeszcze raz z tym prawem. No, jedną z różnic między prawem a etyką jest to, że prawo podaje pewne sankcje zewnętrzne, tak? W przypadku etyki no trudno jest mówić o jakichś sankcjach zewnętrznych tak naprawdę. Raczej mówi się o sankcjach wewnętrznych, tak? To znaczy we mnie jest pewne doświadczenie zła i dobra i ja na przykład sam odczuwam to, że nie podoba mi się, co zrobiłem, tak? Ale to jest kwestia mojego sumienia, już nie wchodząc w żadne bardziej szczegółowe rzeczy, czym to sumienie tak naprawdę jest. Czyli kiedy mówimy o ocenie moralnej, nie musimy do tego poziomu się odnosić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że kolejna rzecz, z którą ja nie mam kłopotu, to to, że my w naszych ocenach moralnych możemy mieć często taki element emocjonalny, tak? To znaczy, nie wydaje mi się, żeby to było kłopotliwe, jeżeli tylko założymy coś, co jest dla mnie dosyć przekonującym podejściem, że w emocjach jest pewien element poznawczy, tak? W moralności jest to rzecz szczególnie ważna. To znaczy, ja poznaję dobro i zło między innymi dzięki moim emocjom czy uczuciom, tak? To da się dosyć, myślę, mocno uzasadnić taką tezę. No i znowu, tutaj jeżeli byśmy założyli, że w naszej reakcji emocjonalnej jest taki element kognitywny, to że my go nie potrafimy zracjonalizować w pełni, to jest trochę dodatkowy wątek, no to mamy pewne poznanie, które jeżeli mocno się będziemy trzymać zasady kontroli, no to musielibyśmy uznać za poznanie wadliwe, czy de facto za niepoznanie, tak, za fałsz. Czy tu doszło do jakiegoś błędu moralno-poznawczego, tak, u kogoś, kto reaguje na przykład chęcią potępienia tego beztroskiego kierowcy, który zabił biedne dziecko. No, a z drugiej strony jeszcze jeden błąd taka osoba potępiająca popełni, nie potępiając z równą siłą tego człowieka, który nie zabił dziecka. Nie? I tutaj no, ta wizja naszego oceniania moralnego, która się wyłania z takiej mocniejszej interpretacji zasady kontroli, zaczyna się coraz mocniej rozjeżdżać z naszym moralnym doświadczeniem, tak? Czy tym, jak po prostu funkcjonujemy, w tym na poziomie emocjonalnym.
No ja może tylko powiem tyle, że zawsze jak w etyce się takie rewizyjne pomysły pojawiają, na przykład w stosunku do tego, jak my na co dzień reagujemy moralnie, tak? Jakie wartości uznajemy i tak dalej, to we mnie się uruchamia pewien sceptycyzm, tak? Czyli jakby na podstawie czego chcielibyśmy te praktyki moralne tak mocno rewidować. Oczywiście jeszcze jedna rzecz obronnie w stosunku do tego, co mówię. Z faktu, że dopuszczam, że w tych reakcjach emocjonalnych może coś być moralnie istotnego, tak? Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że dowolne reakcje emocjonalne, które się pojawiają, są tak samo, powiedzmy, w punkt, tak? Czyli tak samo są kognitywnie ważne czy wartościowe, dlatego że oczywiście no, różną dojrzałość emocjonalną wszyscy mamy, tak? Także. No, wyobrażam sobie nawet kogoś, kto mógłby mieć taką wrażliwość emocjonalną, że cieszyłby się, prawda, kiedy kierowca rozjeżdża te biedne dzieci przez przypadek wbiegające na drogę, więc oczywiście czegoś takiego nie mówię, żeby była jasność między nami, nie? Ale większość ludzi w jakimś tam spektrum dojrzałości emocjonalnej się znajdzie, tak? I oni reagując tym potępieniem, według mnie coś tutaj ważnego moralnie są w stanie uchwycić. Coś zapewne tak, tylko właśnie pytanie co, boję się, że w którą stronę ta dyskusja może zmierzać. No tak, znaczy no to ja mam trochę takie jakby ujęcie kanemanowskie, tak, czyli te reakcje emocjonalne to jest myślenie szybkie, te reakcje związane z namysłem to jest to bardziej myślenie wolne. To nie znaczy, że ja nie będę prezentował takiego radykalnego stanowiska, jakie się pojawia w neuroetyce, że tak jakby tylko utylitaryzm, bo emocje są uproszczone i nie możemy na nich polegać. Ja też uważam, że tam jest jakby no, intuicje etyczne, które gdzieś tam są oparte na też myśleniu emocjonalnym i tak dalej, w nich na pewno jest pewna prawda do odkrycia, tak, natomiast, no ale to właśnie o to chodzi, tak, musimy się zastanowić, moim zdaniem, i to jest już następcze, co to jest za prawda i ewentualnie zastanowić się, z czego ta różnica emocjonalna w podejściu może wynikać, tak, tak jak w wypadku różnicowania tej odpowiedzialności pomiędzy kierowcą numer jeden i kierowcą numer dwa. I to też nie może być tak, że możemy to zostawić jakby samemu sobie, bo może jakby rozjaśniając, już wchodząc na ten traf konsekwencji, tak, no bo ja bym proponował, wydaje się, że to, co ja proponuję, jest jakieś skrajnie radykalne, tak, jakby facet czy potrącił i zabił, czy przejechał, taka sama kara, mandat dla obu albo dla obu więzienie. Absolutnie nie, bo to jakby no te nasze postawy reaktywne, o których pan doktor powiedział, absolutnie musimy uwzględniać. Tutaj wiele kwestii związanych z praktyką społeczną musimy uwzględniać. Natomiast no, może należałoby się zastanowić nad właśnie naszymi reakcjami, tak? I no, tutaj wchodzi też pytanie o cel kary, tak? Dlaczego właściwie na przykład tego drugiego człowieka należałoby karać więzieniem, chociażby, tak? Po co jest ta kara? Bo moim zdaniem no, można by to w jakiś sposób zrewidować i na przykład oprzeć to różnicowanie odpowiedzialności na odpowiedzialności odszkodowawczej, która już jej różnicowanie moim zdaniem nie jest aż tak jakby radykalnie problematyczne, ale na przykład ich odpowiedzialność karną do pewnego stopnia utożsamić. Zapraszam do odpowiedzi takiej już podsumowującej. Za chwileczkę będziemy jeszcze zadawali pytania, ale ewentualnie zobaczymy, ile będzie pytań. Wrócimy. Dobrze. Dobrze, to jeszcze jeden komentarz do tej naszej dyskusji o zasadzie kontroli. Jakby co różnicuje te przypadki. I tu wrócę jeszcze cały czas do tego rozróżnienia o tym wysiłku i braku wysiłku, bo ono się łączy z jeszcze jedną rzeczą. Mianowicie, jeżeli mocno interpretujemy zasadę kontroli, to myślimy w takim duchu kantowskim, tak? Idea tu by była taka, ponieważ nie mogę odpowiadać, bo to jest poza moją wolą, za to, co się faktycznie wydarzy, tak?
Nie odpowiadam za to, czy to dziecko biedne wbiegnie mi pod koła, czy mi nie wbiegnie. Ponieważ nie mogę, to nie jest przestrzeń moralności de facto. Tak? Ja mogę być tylko oceniany za tą swoją decyzję, no i wtedy, ponieważ dwóch kierowców podjęło taką samą decyzję, czyli zlekceważyło pewne wymogi dbania o swój samochód, no to ta wina jest taka sama. Nie? To byłby taki model kantowski. Natomiast wydaje się, że wcale nie jest tak trudno odpowiedzieć, co różnicuje te przypadki. Co różnicuje. Ponieważ wbrew temu, co Kant, jak się wydaje, myślał, no my nie tylko decyzje oceniamy moralnie, tak? Czy te fakty, które się wydarzają w świecie, które no, mają dla nas jakiś etyczny wymiar, tak? Czy to, co się zdarzyło, w pewnym uproszczeniu powiem, no może być wartościowe albo antywartościowe, tak? I dlatego tę różnicę tutaj wprowadzamy, nie? Dlatego, że ta śmierć dziecka jest czymś antywartościowym dla nas. My tego nie chcemy, tak? Gdybyśmy mieli decydować, chcielibyśmy, żeby dziecko nie zginęło, tak? Czy my po prostu oceniamy to, co w świecie traktujemy jako dobro, tak? I to dobro nie sprowadza się tylko do tego, co się, powiedzmy, wewnątrz tej przestrzeni, przestrzeni wyznaczonej przez zasady kontroli znajduje. Tak? To są też, dlatego na przykład nie widzę nic szczególnie dziwnego w postawie nauczyciela, który chwali dziecko za jego sukcesy w nauce, a to dziecko w dużej mierze sukcesy zawdzięcza tej trosce rodziców. Prawda? Przecież to nie jest odpowiedzialność dziecka. To rodzice bardzo dużo włożyli wysiłku, żeby rozwijać te zdolności. Nie? Dlatego wcale nie jest tak trudno tę odpowiedź podać. Nie? Tylko dopowiem, że tutaj właśnie pojawia się ta idea trafu konstytutywnego, prawda? To jest istotne, czy uczeń jest dobrym uczniem, czy nie jest dobrym uczniem. I właśnie teraz pytanie, bo ja wcale nie jestem, ponieważ zmierzamy ku końcowi, to jakby może konkretniej ja bardziej właśnie z pozycji utylitarystycznych nawet dochodzę do tej zasady kontroli, zadając sobie pytanie, po co w ogóle dokonujemy tej oceny? Dokonujemy tej oceny po to, żeby jakoś zareagować na ten podmiot, tak? Ten czyn nam uzmysłowił, że ten podmiot jakiś jest, tak, na przykład. Tylko właśnie pytanie, co on nam uzmysławia, tak, bo to, że ktoś, jakby to, że ktoś przekroczył prędkość, właściwie nam uzmysławia jedynie to, że jest nieodpowiedzialny, tak. To, że ktoś zamordował dziewczynkę z premedytacją, wjechał w nią specjalnie, nam uzmysławia, że on jest sadystą i w związku z tym powinna być inna reakcja nasza na to, że ktoś jest sadystą, a inna nasza reakcja na to, że ktoś jest po prostu nieodpowiedzialny. I kwestia właśnie naszej reakcji jako społeczeństwa, czy to będzie jakaś reakcja w kontekście właśnie sankcji rozproszonych, naszej oceny, wyrażenia naszego gniewu i tak dalej, czy to reakcja w postaci instytucjonalnej, w postaci kary i tak dalej, to ma znaczenie. Ta ocena potem przekłada się na to, co my z tym podmiotem robimy. I teraz dla mnie bezużytecznym jest różnicowanie odpowiedzialności tych dwóch kierowców, bo oni dla mnie są tacy sami do pewnego stopnia, w związku z tym wobec nich powinniśmy zastosować takie same środki w kontekście reakcji na czyn. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia naprawienia tragedii i tak dalej, tak? Ale to jest już kwestia, tak jak mówię, restytucyjna, naprawcza, odszkodowawcza. Ją do pewnego stopnia można na trafie oprzeć. Tak, myślę, że możemy na tym poprzestać, chociaż oczywiście tutaj moglibyśmy jeszcze, nasi goście mogliby na ten temat dyskutować. Być może powrócimy do tego wątku, ale w tym momencie chciałbym zaprosić Państwa do dyskusji. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś pytania do któregokolwiek z prelegentów, dziękujemy Pani bardzo, dziękujemy, to zapraszam. Zapraszam, można się zgłosić, można zasygnalizować mi, to podam mikrofon. Tak, na razie nie widzę nikogo, chyba że tutaj mamy pana, proszę bardzo. Świetna dyskusja, dziękuję serdecznie. Przyszedł mi pomysł na pytanie związane z tym, co ostatnio się pojawiło, z tym ostatnim wątkiem, czyli nauczyciela, który chwali dziecko. A to jest tak naprawdę, nie wiem, wykształcenie tego dziecka, czy osiągnięcia naukowe tego dziecka są do pewnego stopnia odpowiedzialnością rodziców, ale też może tak, w
psychologii mówi się o efekcie Pigmaliona, tak to się chyba nazywa, czyli fakt, że nauczyciel chwali to dziecko, do pewnego stopnia wpływa na zachowania tego dziecka. Chwalone dzieci stają się lepszymi uczniami, to wychodzi tam w kilku badaniach, takich całkiem ładnie zweryfikowanych, więc powiedzmy nauczyciel chwali dziecko, kształtując do pewnego stopnia zachowania tego dziecka, które potem staje się lepszym uczniem, jakby staje się tym, co nauczyciel do pewnego stopnia z nim robi. I wydaje mi się, że dałoby się tutaj poprowadzić jakąś taką analogię do sytuacji z tymi dwoma kierowcami. Chwaleniem byłoby w tej sytuacji chyba to, jaka jest ocena społeczna. Tak mi się wydaje. To, jaka to jest społeczna reakcja na ich zachowanie, czyli fakt, że nie zwracamy uwagi na tego kierowcę, który jakby ma zepsuty samochód, nie zabija tego dziecka, a zwracamy uwagę na tego, który zabija. I to byłoby pytanie, jakby, że w tym wypadku społeczna ocena, także przewidywana, symulowana przez tych kierowców, będzie wpływała na ich zachowanie. Że kierowca, który przed wyruszeniem w drogę ocenia sobie, że no dobra, szansa na to, że tam zabije, jest minimalna, więc w sumie nie ma sensu, żebym tam naprawiał samochód. I perspektywa tego, jak on sobie wyobraża, że zostanie oceniony za to, czy przez społeczeństwo będzie wpływała na jego czyn. Nie jestem pewien, czy to dobrze wyraziłem, ale wydaje mi się, że to mógł być ciekawy wątek, więc dziękuję. Czy któryś z panów szczególnie chciałby odpowiedzieć, pan doktor? Znaczy, no tak, to jest kwestia pytania o to, po co dokonujemy tej oceny częściowo, tak? I tu w wypadku, który kolega poruszył, tu chodziłoby o prewencję, tak? Czyli dokonujemy tej oceny, żeby zapobiec popełnianiu przestępstw w przyszłości przez wszystkich społecznie, tak? Czy to jest sankcja w postaci negatywnej oceny wyrażonej publicznie, tak? Czyli jakiegoś ostracyzmu publicznego, społecznego, czy to jest właśnie, nie wiem, sankcja karna, niech będzie, tak? To no ona ma wtedy dwa cele. No pierwszym jest to, żebyśmy wszyscy w przyszłości się zastanowili, wsiadając do samochodu, czy na pewno mamy przegląd zrobiony, badania i tak dalej, a drugim jest taka prewencja indywidualna, czyli żeby już, nie wiem, każąc tę konkretną osobę, żeby ona tego ponownie nie zrobiła, tak? Natomiast tutaj właśnie, tu się w kontekście chociażby prewencji ujawnia pewien problem, no bo skoro tak na dobrą sprawę mamy do czynienia z tak samo nagannym zachowaniem w przypadku kierowcy A i kierowcy B, no to czy z punktu widzenia na prewencję powinniśmy różnicować karę wobec obu? Skoro drugi, jeżeli wobec niego no nie zastosujemy jakichś bardziej radykalnych środków, prawdopodobnie nadal będzie tam przekraczał prędkość, czy będzie, nie będzie dokonywał tego przeglądu samochodu, a ten drugi prawdopodobnie i tak będzie tak straumatyzowany tym całym wydarzeniem, że stosowanie prewencji wobec niego staje się może trochę bezsensowne, o ile nie jest psychopatą właśnie w kontekście emocji, tak? To w kontekście prewencji indywidualnej, w kontekście prewencji takiej ogólnej, no to jeżeli ukażemy jednego, a drugiego nie, no to z tego drugiego trochę robimy kozła ofiarnego, tak na dobrą sprawę, tak? I to jest dosyć wtedy mocno problematyczne podejście, pewnie do obrony, ale mnie nie przekonuje. Dalej do mnie. To jest też pytanie filozoficzno-prawne, czy my chcemy, żeby ta funkcja odwetowa nadal pełniła, żeby kara nadal pełniła tę funkcję odwetową, czy ona nadal ją pełni, no, to jest problematyczne. Czy ustawodawca to zakłada, czy bezpośrednio w kodeksie karnym jakby na pewno ta funkcja kary nie jest wyrażona. I myślę, że bardzo wielu też teoretyków prawa i filozofów prawa od takiego postrzegania kary zdecydowanie odchodzi, ale tak,
teoretycznie mogłoby być tak, że właśnie różnicujemy karę pomiędzy tymi dwoma jednostkami, uznając, że oni są moralnie tożsami w kontekście zasady kontroli w przypadku trafu moralnego, ale uznając, że ten odwet należy się w jakiś sposób rodzinie. Należałoby zadać po co, zadać pytanie po co, tak? Czy to w jakiś sposób by ich zaspokoiło, jakby doprowadziło do tego, że się z tym są w stanie pogodzić. Jeżeli byśmy uznali, że tak, ja mam pewne wątpliwości, ale jeżeli byśmy uznali, że tak, no to w takim wypadku no to byłby argument za tym, żeby tę odpowiedzialność pomiędzy nimi różnicować, jak najbardziej, tak? Natomiast czy rzeczywiście ten odwet jest potrzebny? No, to jest pytanie na inną dyskusję, bo może nie odwet, a restytucja, czyli naprawienie szkody, tak? Idea sprawiedliwości naprawczej moim zdaniem jest bardzo ciekawą odpowiedzią na problem właśnie trafu prawnego, czyli zastąpić ten odwet i wsadzenie tego kierowcy do więzienia, może nie zastąpić, tak, no to jest jeszcze ileś tam problemów, ale położyć nacisk na to naprawienie szkody. I proszę wtedy zobaczyć, że na przykład nie różnicujemy odpowiedzialności karnej wobec obu kierowców, wobec obu podmiotów, ale uznajemy, tak jak pan doktor słusznie przyznawał, że od trafu bardzo wiele zależy i no jakby bardzo wiele funkcji społecznych na siebie nakładamy, którymi traf rządzi, ale zgadzamy się z tą odpowiedzialnością. Tak, rodzic jest odpowiedzialny za dziecko, mimo że jakby zupełnym trafem jest to, że jakby jak ono się zachowa niejednokrotnie i tak dalej, i tak dalej. Więc moglibyśmy się zgodzić z tym, że jakby odpowiedzialność właśnie za naprawienie szkody, za zapłacenie odszkodowania, czy też jakiś taki proces przeproszenia, bo niejednokrotnie ofiarom o to chodzi dużo bardziej niż o odwet właśnie. Jakby to byłaby ta różnica pomiędzy nimi, a niekoniecznie jakaś taka kara w rozumieniu represyjnym, w rozumieniu wyrządzenia komuś krzywdy, w rozumieniu takim retrybutywnym. Nie? Czy pan doktor chce? Znaczy tylko jedną wątpliwość chyba spójną z tym, co mówiłem wcześniej, to znaczy no wyobrażam sobie, że istnieje takiego rodzaju zło, którego się nie da naprawić, albo przynajmniej tak byśmy byli skłonni myśleć, tak? Jeszcze wracając tutaj do tego pytania o tą taką funkcję społeczną, tak? Czyli że no jakby kierowca się spodziewa pewnego potępienia i w związku z tym no ma pewien bodziec dodatkowy, żeby szczególnie o to auto dbać. I tu był jeszcze wątek tych sankcji prawnych. Tak jak mówię, niekoniecznie się czuję kompetentny, żeby te kwestie prawne rozstrzygać, tak? Co tu jest zgodne z zamysłem prawodawcy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o tę sytuację dwóch kierowców, to jakby etyka się powinna zatrzymać może nie tyle na takim społecznym wymiarze, chociaż ja bym bronił takich spontanicznych reakcji, przynajmniej do pewnego stopnia, ale pytanie jest o to, jakby o życie tych konkretnych ludzi, tak, jak oni je postrzegają od wewnątrz, to są te sankcje wewnętrzne, o których wcześniej mówiłem. I teraz, no znowu, nie mam kłopotu powiedzieć czegoś takiego, że my w praktyce w bardzo wielu momentach swojego życia podejmujemy ryzyko takie, jak podejmują ci dwaj kierowcy, tak. I czasami się nie udaje, czasami mamy niefarta i spotyka nas ta tragedia, tak? I teraz mam, tak jak starałem się Państwu pokazać, no silny opór w sobie, żeby te tragedie próbować koniecznie wykluczyć tą zasadą kontroli, tak? Bo ona nas prowadzi do pewnej dość spójnej wizji tego, jak my powinniśmy się oceniać, za co i tak dalej, za to, co jest w polu odpowiedzialności. Ale ona się bardzo, wydaje mi się, rozmijać z takim naszym doświadczeniem moralnym, które no rzeczywiście w nas jest, tak, rzeczywiście w nas jest. Może to banalne, ale ja lubię, jak etycy mówią banały, no takie jest życie czasami.
No tak, natomiast to jest problematyczne, bo to nas w sumie nie i te jakby te nasze reakcje emocjonalne i wsłuchiwanie się w nie, no nas nie przybliża do rozwiązania paradoksu tego trafu, no bo z drugiej strony jednak tę zasadę kontroli przecież uznajemy i na przykład w kontekście czy to farta, czy nie farta, ale w kontekście choćby niepoczytalności, tak? I tego, że ktoś dokonuje czynu, ale kompletnie go nie rozumie. Na przykład schizofrenik jakby myśli, że walczy z jakimś, odpiera atak jakiegoś demona, tak? A potem się okazuje, że zamordował członka swojej rodziny. Jakby, no, przepraszam za użycie przykładu konkretnej choroby, prawdopodobnie to przeinaczam dosyć mocno, natomiast no, załóżmy, tak, ktoś jest pod wpływem halucynacji jakiejś, tak? I teraz pytanie, czy no jednak mamy dosyć silne intuicje za tym, że tutaj ta zasada kontroli jest na tyle silna, że on nie powinien nawet czuć się do końca winny, albo może się do pewnego stopnia czuć usprawiedliwiony, to byłoby to jego wewnętrzne poczucie, no a też prawdopodobnie my byśmy go usprawiedliwiali w jakimś sensie, tak? A na pewno bardziej byśmy go usprawiedliwili niż kogoś, kto by dokonał takiego czynu, nie będąc, nie wiem, pod wpływem iluzji, tak, co do tego, kogo morduje. Tylko tak króciutko, że no tu myślę, że między nami by była jakaś przestrzeń zgody, to znaczy jeżeli odrzucimy taką twardą czy mocną interpretację zasady kontroli, to ja to w pełni akceptuję, tak? Ale no, to jakby nie wiem, czy byś się zgodził ze wszystkimi konsekwencjami takiego ruchu, tak? Bo niektóre mogłyby być trudne do wpasowania w taki, powiedzmy, kantowski sposób patrzenia na moralność. Natomiast ja się zgadzam, że my w praktyce po prostu nie zawsze w takim twardym sensie tę zasadę stosujemy, tak? Można by powiedzieć, że skalujemy ją, tak? Albo pewnej gradacji poddajemy, szukamy tego punktu, gdzie można zaczepić odpowiedzialność, tak? Ale to nie jest tak, że w sytuacji, kiedy no to jest problematyczne, to my wtedy na przykład powinniśmy zawsze się powstrzymywać, tak? Bo dalej powiemy, że doszło do tragedii. Tak, doszło, czy ten ktoś chory, odbierając życie innej osoby, doprowadził do pewnego zła, można by powiedzieć, że nie do końca w podmiotowy sposób, tak, ale to dalej jest moralnie istotne, nie? A z perspektywy zasady kontroli można by powiedzieć, że no to w sumie zdarzyło się coś podobnego jak śmierć z powodu klęski żywiołowej, tak, że tam nie było tego zła. Tak, natomiast no, mi się wydaje, że ja bym, myślę, w ten sposób do tego podchodził, że to jest tragedia moralna i w kontekście oceny czynu zdecydowanie właśnie jak najbardziej te konsekwencje mają znaczenie, tak? Natomiast tak jak w przypadku no, wybuchu wulkanu, też próbujemy przecież znaleźć winnych niejednokrotnie za tragedię naturalne, tak, szukając, i to też jest zupełnie naturalne z naszej strony, że szukamy winnych, czemu rząd nie zareagował, a w kontekście rząd najlepiej jakieś konkretne osoby i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wciąż będą tragedie naturalne niejednokrotnie. Tak, dla mnie ja bym oparł te granice, to rozgraniczenie, gdzie przestajemy stosować zasadę kontroli, spójność zamiaru z konsekwencjami, tak, do jakby, ja widzę to w ten sposób, że dopóki zamiar, jakby konsekwencje odpowiadają zamiarowi, to tutaj wchodzimy w zasadę kontroli i jeżeli coś jest zgodne z twoim zamiarem, to za to powinieneś odpowiadać, tak, a powyżej już wchodzimy w traf, no bo ktoś by mógł powiedzieć, i tak Nagel to argumentuje, tak, że ale halo, halo, przecież zamiar też jest zdeterminowany, tak, to, że chciałeś coś zrobić, to też jakby jest zdeterminowane tym, skąd pochodzisz, jakie masz geny i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię, okej, tak, ale tu to, nie ma, to już dla nas nie ma znaczenia, tutaj traf możemy przyjąć z tego względu, że moim zdaniem nas przy ocenie moralnej właśnie to obchodziło do tego momentu, jaki był twój zamiar, bo to świadczy o tobie jako o osobie, tak? I my wtedy mamy, nie wiem, obraz ciebie jako osoby i jesteśmy w stanie coś z nim zrobić. Wiemy, jak na to zareagować, wiemy, jak ewentualnie jakie konsekwencje zastosować.
Więc to jest rozgraniczenie. Ono jest, tylko jak to w praktykę społeczną wpleść? No, niejednokrotnie się nie da, tak jak powiedziałem. Czyn w tym momencie jest tym dowodem tego, jaki ty masz charakter moralny, z tym papierkiem lakmusowym, no ale to jest argument epistemiczny, tak? No, że niejednokrotnie musimy się tylko na tym czynie opierać, bo my nie będziemy do końca wiedzieli, jaki ten zamiar jest. Tak? Może kiedyś tak będzie jak w raporcie mniejszości, że będziemy wiedzieć, to będzie wtedy mocniej sproblematyzowane, ale w tym momencie nie wiemy. Tak? No tak, tylko że jeżeli ten czyn jest probierzem, powiedzmy, tego, jacy jesteśmy, a to, jacy jesteśmy, jest pod wpływem trafu konstytutywnego przynajmniej, to tutaj dostrzegam pewien problem ułożenia tych puzli, tak? Ale z drugiej strony zgadzam się z tobą, że jeżeli gdzieś zaczepić tą zasadę kontroli, to dokładnie w takich działaniach, tak? Kiedy jest całkowicie jasne, że mamy do czynienia z, powiedzmy, premedytacją, tak? I skutek odpowiada zamiarowi, a te zewnętrzne, różne przygodne fakty nie zniekształciły tego na tyle, żebyśmy mogli jednak dostrzec rozdźwięk. To, co mi chodzi przede wszystkim, to, że no właśnie, to się rozszerzy wtedy, tak? Czyli będziemy skalować tą zasadę kontroli i to oznacza, że nie tylko tam możemy mówić o odpowiedzialności, tak, czy o działaniach, które są moralnie istotne, nie tylko w tym polu, tak, czy tych działań, gdzie skutek dokładnie odpowiada zamiarowi, tylko szerzej, nie, to z tym chciałbym, żebyśmy się zgodzili, z czym, no, wydaje mi się, że Kant na przykład mógłby się nie zgodzić i tu są pewne te problemy, o których starałem się z tobą dyskutować. Jeśli można jeszcze, chyba że pojawiły się jakieś pytania u nas, tak? Zapraszam. Nie chcę pana udusić. Jedna rzecz dotycząca trafu moralnego, która pojawia się moim zdaniem w panu wypowiedziach, ale chciałbym ją trochę uwyraźnić. Mianowicie to, że ocena moralna w dużej mierze zależy od podmiotu oceniającego. I tutaj cały czas występuje ta dychotomia, czy oceniamy tak naprawdę podmiot działający, czy ocena moralna tkwi w działaniu, w podmiocie, a właśnie chciałbym, żebyście panowie odnieśli do tego wątku, na ile ona, ten element przypadku wiąże się z tym, że tak naprawdę ocena moralna jest dokonywana przez podmiot moralny i to on warunkuje tą ocenę, niezależnie od tego, jak mają się fakty? Oddajesz mi mikrofon, bo to takie pole minowe trochę. Prosimy o odpowiedź. Znaczy, wydaje mi się, że co do zasady, to no jest taka sytuacja jak wszędzie indziej, gdzie można mówić o pewnym poznaniu. Oczywiście tu od razu jest gigantyczny problem, czy jest coś takiego jak poznanie moralne, tak? Czy my możemy coś ustalić, co jest prawdą w tej przestrzeni, a co jest fałszem, czy może tego typu ocenianie sądów czy reakcji w ogóle tu nie wchodzi w grę. I jeżeli ktoś akceptuje, a ja jestem skłonny to zaakceptować, że możemy mówić, że są pewne prawdy moralne, tak? Że to są po prostu zdania prawdziwe, na przykład nie powinieneś zabijać, tak? Ja jestem skłonny się z tym zgodzić. To oczywiście w naszej takiej praktyce poznawczej, czyli czy konkretnie ja jestem w stanie taki sąd poznawczo uchwycić, tak? Przyjąć jako prawdę, to na to wpływają też takie czynniki, które określimy jako traf. Tak? No tutaj można by się odnieść do neuronauk i wskazać na różne jednostki chorobowe, które powodują, że funkcjonowanie emocjonalne człowieka jest zaburzone i w związku z tym w ogóle nie ma takiej zdolności do rozpoznawania niektórych, no jak się wydaje, właśnie prawd moralnych, tak? Mówi się, że psychopaci na przykład nie są zdolni do traktowania innych istot ludzkich jako wartościowe. Dlatego łatwo im przychodzi traktowanie ich jako po prostu narzędzi, tak, czy instrumentów do realizacji własnych celów. Więc no to można chyba w pełni porównać do tego, że ktoś do jakiegoś stopnia genetycznie uwarunkowanym ilorazem inteligencji dokonuje, wysokim, tak, dokonuje odkryć naukowych, a ktoś inny nie dokonuje.
Nie? Czy tu jakby no albo mamy ogólny problem poznawczy we wszystkich dziedzinach poznania i wtedy możemy mówić o jakimś trafie epistemologicznym czy epistemicznym i to nas niepokoi, no być może powinniśmy też o tym podyskutować, no albo jest tak, że to nie jest nic strasznego, tak, bo z faktu, że tylko ludzie o, tak uproszczę trochę, tak, ale tylko ludzie o wysokim ilorazie inteligencji mogą dokonać jakichś istotnych czy przełomowych odkryć naukowych, no nie wynika chyba jakiś nasz niepokój, że te odkrycia tracą na wartości, tak? Czyli tu w przełożeniu by było tak, że z faktu, że nasze poznanie moralne, czy poznanie tych prawd moralnych, na przykład, że nie powinniśmy sobie nawzajem odbierać życia, może być uwarunkowane takich czynników, jak na przykład nasza neurobiologia, tak? No to niekoniecznie to jest coś dla nas no negatywnego, jeżeli chodzi o nasze przywiązanie do tych prawd, tak? Przywiązanie do tych prawd. Chyba tak bym odpowiedział. Nie wiem, czy mi się udało tutaj jak saper trochę rozminować to niebezpieczeństwo. Tak, pan doktor rozminował, to już wejdę na bezpieczne. Nie, no bo chyba się zgadzam, w sensie to jest takie, jakby to jest ciekawe pytanie, nie przyszło mi, wcześniej do głowy, jeżeli dobrze je rozumiem, ale chyba odpowiedzi są podobne tak jak po prostu do, w kontekście trafu, tak? Tak, no prawdopodobnie traf wpływa na to, jak oceniamy też, tak? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, wydaje mi się, że odpowiedzi co dalej będą takie jak w pytaniach o traf po prostu przy odpowiedzialności gdzieś tam, na przykład na ile te oceny są trafne. A no jest taki poręczny termin faktów moralnych, tak? Czyli no w tej dziedzinie moralności są pewne fakty, tak? Które możemy poznawczo uchwycić. Pytanie, czy one są, czy my je waloryzujemy tak naprawdę? Bo to, że coś określamy, właśnie też możemy wprowadzić to rozróżnienie między etyką a moralnością, prawda? Czyli oczywiście, to, tak. Dlaczego dokonujemy oceny moralnej? Okej, to tutaj chyba trzy wątki chciałbym w odpowiedzi poruszyć. Tak, pierwszy jest taki, że jedną z podstawowych rzeczy w takich założeniach metodologicznych etyki, którą my uprawiamy, jest to, że nie robimy dziedziny opisowej, tak? Czy na przykład nie wyjaśniamy tych ludzkich motywacji, jakie one faktycznie są. Nie zajmujemy się faktycznymi, można by powiedzieć, etosami jakichś różnych grup społecznych, ale zajmujemy się etyką, czyli dziedziną rozumianą racjonalnie, która dąży do tego, żeby jednak uzasadnić z taką obiektywistyczną intencją oceny moralnej. Tak? Czyli taki poziom faktów, powiedzmy, społecznych, czy faktów moralnych, ale w tym sensie opisowym, no jest dla nas jednak drugorzędny, to myślę, że mój współdyskutant się z tym zgodzi, tak, że jakby etyka jest tak pomyślana, nie? Jako ta dziedzina nieopisowa, ale jednak normatywna w tym sensie, że my szukamy tego porządku oceniającego, nie, znaczy to jest jakby kiedy zajmujemy się tą faktyczną, ale nie w sensie faktów moralnych, tylko tego, jak grupy ludzkie, jak jednostki faktycznie funkcjonują, to my nie uprawiamy etyki. Socjologię moralności. Uprawiamy psychologię moralności, socjologię moralności, antropologię, może jakąś poddziedzinę kognitywistyki, jeżeli takie wątki neuro wchodzą w tym wszystkim, ale my nie uprawiamy tutaj etyki. I z tego płynie taki wątek, że jeżeli zgodziliśmy się, że uprawiamy etykę, to możemy oczywiście powiedzieć, że my nie wiemy do końca, czy ktokolwiek z nas uchwycił jakieś prawdy moralne, w sensie tych faktów moralnych, ale nie w znaczeniu z życia społecznego, tak? Ale my zakładamy, czy przynajmniej wysilamy się, żeby dojść do odkrycia tych faktów. To jest ten drugi wątek. A trzeci
On może jest trochę poboczny, ale mi się skojarzył z tym, co pan powiedział. Myślę, że to jest ciekawe. Jakby jak zależy ta moja ocena moralna od tego, kim ja jestem jako podmiot. No jest takim ciekawym wątkiem dotyczącym wypowiedzi świętych czy bohaterów o samych sobie, że oni w tej swojej wewnętrznej narracji wypowiadają się w taki sposób, który dla nas jest trudny do zrozumienia, tak? Czyli ktoś ma na przykład ogromną zasługę moralną i mówi, że ja nie czuję, że ja zrobiłem coś wyjątkowego, nie? Albo z drugiej strony takim chyba powtarzającym się wątkiem w życiorysach świętych jest to, że oni uważali za ogromnych rozmiarów zło coś, co większość z nas by potraktowało jako błahy stosunkowo, prawda? Stosunkowo czyn. Więc tu jeszcze wchodzi taki ciekawy wątek, że no możemy powiedzieć o takiej eksperckiej ocenie moralnej ludzi bardzo wrażliwych, tak? No ktoś wtedy mógłby powiedzieć, może to są skrupulanci, nie? Może z nimi jest coś nie tak, a nie z tą większością społeczeństwa, która powie, nie, to błaha sprawa, tak? Ale może jest tak, że w tej działalności świętych bohaterów no jest coś interesującego właśnie z poznawczego punktu widzenia i w tym sensie no rzeczywiście to, kim jesteśmy, wpływa na nasze zdolności poznawcze w dziedzinie moralnej, tak? Czyli no tu nie każdy, można powiedzieć, będzie w stanie uchwycić te rzeczy. I to nie jest też dziwne, że my, to jest nawet taka teoria etyczna, która na tym bazuje, określa się jako egzemplaryzm i tam no, autorka tej teorii zwraca uwagę, że my mamy coś takiego jak uczucie podziwu, tak? To uczucie podziwu niejako jest takim detektorem wzorów moralnych, nie? I my trochę właśnie szukamy takich ekspertów, nie? Ale no, szukamy ludzi, którzy są w stanie w tej moralności głębiej spojrzeć, nie? I to nie każdy potrafi, bo trzeba właśnie tego uwarunkowania podmiotowego, nie mam dobrej odpowiedzi, na czym ono polega, tak? Czy na jakiejś wyjątkowej wrażliwości, czy na intuicji. Trudno mi się tu poruszać, tak? Ale tą zależność też widzę w tym kierunku, nie? Bo w pana pytaniu chyba chodziło o to, że no pewne grupy potępiają pewne działania, nie, bo tam jest jakiś specyficzny interes założony, nie? A ja chciałem pokazać, że to też w górę idzie, nie? Czy nie, no dystansujemy się, bo my widzimy, że z tym interesem tej grupy jest coś nie tak, ale staram się panu pokazać, że ta zależność może też iść w tym kierunku szlachetniejszym, tak? Że nie każdy z nas jest na przykład Kolbem, tak? Albo Gandhim. Nie każdego z nas stać na tego typu wglądy i potem działanie, które idzie za tym wglądem moralnym. Mam czas, tak? No bo tam pojawił się ten ciekawy wątek tego, że ta ocena może być z punktu widzenia interesu społecznego dokonywana, tak? Jeżeli dobrze to zrozumiałem. I to natomiast no, ja szczerze mówiąc, mi to stanowisko nawet byłoby bliskie, bo ja też uważam, że tej oceny dokonujemy ze względu na jakiś cel. Tym celem może być ogólnie rozumiany interes społeczny, tak? Czyli my szukamy jakby nawet z takiego punktu, nie wiem, z punktu widzenia ewolucyjnej teorii moralności, tak? Jakby jaki jest cel moralności? Szukamy tych cheaterów w naszym stadzie, w naszym plemieniu, tak? Żeby móc jakoś na nich zareagować i sprawić, żeby albo oni jakby z tej naszej społeczności, nie wiem, uciekli, zniknęli, albo ich naprawić, tak? I to w tym kontekście ta ocena jest niezwykle istotna i w tym kontekście właśnie ten traf siada. Zwłaszcza w kontekście trafu rezultatu, bo moim zdaniem on jakby sprawia, że dokonujemy nieadekwatnej oceny, tak? Czyli jakby mamy podmioty, które powinniśmy ocenić tak samo z punktu widzenia ich jakby bycia w naszej społeczności, a tak naprawdę różnicujemy tę odpowiedzialność, więc w tym kontekście to jest bardzo ciekawy wątek. A tutaj nie wiem, być może lekko złośliwie to skomentuję, ale właśnie ciekawe w tej perspektywie ewolucyjnej jest to, czy nie jest aby tak, że my jednak byśmy chcieli tych farciarzy, żeby było jak najwięcej. Czyli właśnie byśmy właśnie w tej optyce ewolucyjnej nie różnicowali ocen, ale właśnie w tym kierunku trafu. To zależy, czy fajt jest dziedziczny, bo to jeżeli tak, no to tak, ale wydaje mi się, że chyba nie, więc... Bo zbliżyliśmy się już tutaj do końca czasu. Bardzo dziękuję za pytania.
Dziękuję naszym gościom za szalenie ciekawą dyskusję. Nie wszystkie wątki zostały na pewno poruszone, nie wszystkie dokończyliśmy, ale coś na temat trafu moralnego udało nam się ciekawego powiedzieć. Mam nadzieję na jak najczęstsze spotkania z Państwem w takim gronie. Przypominam też o spotkaniu o nadziei 18 maja w Lublinie. A tymczasem zachęcam wszystkich obecnych do zakupu numerów czasopisma Filozofuj w promocyjnych cenach. Jeżeli są posiadacze karty do kultury, to można zakupić czasopismo z rabatem. Dla pozostałych obecnych również nieco mniejszy rabat. Także dziękuję jeszcze raz panom i do zobaczenia, mam nadzieję, przy kolejnych okazjach. Dziękuję.